Co to jest czerwony karzeł? Czerwone karły to nieduże gwiazdy ciągu głównego. Ich typ widmowy to najczęściej K oraz M. Są znacznie mniejsze od Słońca. Najmniejsze z nich mają średnicę niewiele większe od Jowisza. Natomiast ciaśniej upakowane. W ich wnętrzach jest więcej materii. Musi jej być przynajmniej 80 razy więcej niż w Jowiszu, aby rozpocząć we wnętrzu reakcje termojądrowe. Temperatura powierzchni takiego czerwonego karła jest niższa niż 4000 kelwinów, a jasność na tyle mała, że gołym okiem nie zauważymy z powierzchni Ziemi żadnego z nich. Nawet pomimo tego, że najbliższa Ziemi gwiazda, Proxima Centauri, to właśnie czerwony karzeł. Również wokół czerwonych karłów krążą planety, także w ich ekosferach. Zastanawiano się więc, czy nie mogłoby tam rozwinąć się życie. Jednak ze względu na wielką wybuchowość tych gwiazd oraz olbrzymie ilości promieniowania, które dociera z nich na planety, wydaje się być ono mało prawdopodobne. Jest to najliczniejszy typ gwiazd we wszechświecie. W samej Drodze Mlecznej czerwone karły stanowią aż 80% całej populacji gwiazd. Dzięki temu, że są mało masywne, to reakcje w ich wnętrzu zachodzą dużo wolniej niż w bardziej masywnych gwiazdach. Dzięki temu mogą istnieć nawet 10 bilionów lat. W porównaniu do długości życia gwiazd podobnych do Słońca, która wynosi około 10 miliardów, jest to okres wręcz niewyobrażalny. A ja po więcej informacji na temat gwiazd zapraszam do filmu o gwiazdach na naszym głównym kanale, czyli Astrofaza, w prawy górny róg ekranu. Tam znajdziecie link. My widzimy się w kolejnym Co to jest?